Długie i tanie wakacje są oczywiście marzeniem każdego turysty, ale musimy uważać, żeby nie wpaść właśnie w taką pułapkę jednych z częstych błędów turystycznych. Przykładem takiego błędu może być na przykład tani lot. Loty do takich krajów jak Dania, Szwecja czy Norwegia możemy znaleźć w cenie nawet poniżej 50 zł, ale niestety na tym dokończą się dobre informacje. Stolice tych państw w 2017 roku znalazły się w rankingu najdroższych kierunków turystycznych, w związku z czym mimo tego, że uda nam się upolować tani bilet, to niestety na miejscu wydamy znacznie więcej. To, na co musimy też uważać, to przesyłanie danych w telefonie. Najlepiej je wyłączyć, jeżeli wjeżdżamy poza kraje Unii Europejskiej, tak żeby taka kilkugodzinna podróż już przez Szwajcarię na przykład nie zrujnowała po prostu naszego budżetu. Wśród takich bardzo kosztownych błędów możemy wymienić także brak przestrzegania ograniczeń prędkości. Najbardziej surowe pod tym względem jest prawo w Norwegii. Bardzo ważne jest, żeby trzymać kopię dokumentów, nie tylko oryginały. Innym błędem jest oczywiście brak ubezpieczenia turystycznego. Takie ubezpieczenie może zapewnić nam kompleksową ochronę podczas wyjazdu i pokryje nam koszty na przykład w takim przypadku jak pobyt w szpitalu, nieszczęśliwy wypadek czy nagłe zachorowanie.